strzał, miał 75 mm, powstrzymał natarcie niemieckie. Ze Skyver Danzig była w grupce. Tak samo miały Wehrmachty, które spadły z Esmanów przy próbie uderzenia na Wielką Wieś. Żołnierze Morskiego Dywizjonu Lotniczego, którzy 1 września stracili w zalocie komendantskiego dowódcy komandora Szyszowskiego, byli gotowi pomścić tego oficera za wszelką cenę. To właśnie żołnierze endolotu, którzy od 8 września nie posiadali już praktycznie w ogóle samolotu, działali jako regularna piechota. Nie szkolono ich do tego, kiedy w 23 roku powoływano w Pucku tą formację w oparciu o dawną pruską stację lotniczą. Nikt nie spodziewał się, że po niespełna 20 latach ci żołnierze będą musieli stanąć do boju tak, jak ich wcale nie przygotowywano. Ale marynarze, między innymi z RP Wicher, ci, którzy utracili okręty, ci, którzy nie zdołali dotrzeć na te okręty i spóźnili się na operację w ramach akcji Peking, byli gotowi walczyć ramię w ramię z żołnierzami. Żołnierzom Polskiego Dywizjonu Lotniczego, zbieranych przez rezerwistów i ochotników, udało się odbić stanowiska Wielkiej Wsi. To był jeden z pierwszych dni ciężkich bojów o utrzymanie.